Bardzo dobrze! W takim razie posłuchajcie. Królowa Kier zaprosiła mnie na bal. Myślę sobie, wspaniale, piękne wyróżnienie. Pójdę sobie na bal, ale nie pójdę przecież w starym kapeluszu. To jest taki codzienny, musi być taki, wiadomo, na bal. No i kot z Cezajer załatwił mi kapelusz. Tylko osoby były jak to przy kocie znikające. I to co jest za kapelusz? Cały biały, jak ja mam z nim pójść? Zniknęły ozdoby, no i co? Lewir, załatwię sobie swoje. Będę mój taki indywidualny, sam z tego ozdobie. No i zgromadziłem je. I świętowaliśmy właśnie z Sarakiem i z Susłem nieurodziny, kiedy przyszła wielka powódź. Wielka powódź wszystko prawie zmyła. Wstała herbata posła, ale zostały mi te ozdoby. Myślę sobie, szybko trzeba je zabezpieczyć, bo mi je zaraz zmyje. No to zapakowały mnie do sejfu. Sejfu woda nie ruszy, a właściwie do dwóch. No tylko ze... Tylko Suseł pamiętał, jaki jest kot do tych sejfów, a on zasnął, jak była ta powódź i go zmyło. No i nie wiem, jak to teraz otworzyć. A kiedy pójdę w tym kapeluszu, no to królowa niechybnie mnie zetnie, przecież nie wypada w takim. Jak pójdę w tym, tak samo, a bez kapelusa, to ja nigdzie nie wychodzę. Pomożecie mi? Tak! To bardzo dobrze. Posłuchajcie, na szczęście w tej krainie jest kilka fajnych osób, które znają niektóre elementy tego cyfru, żebym otworzył ten sejfy. Więc musicie mi pomóc odnaleźć tych moich przyjaciół i od nich pozyskać te cyfry. W takim razie mam dla was pewne wskazówki, jak do nich dotrzeć. Ja nie mogę przecież się oddalić, bo przyjdzie kot, albo jeszcze ktoś inny i jeszcze kapelusz zniknie, albo te sejfy. Teraz tak, każda drużyna w takim razie dostanie ode mnie taką teksturkę. To jest ważna rzecz. Jak będziecie głodni, to można się tym posilić. Dodatkowo przyda wam się też ołówek. On się bardzo dobrze nadaje do dłubania w uchu. Także myślę, że przy myśleniu to jest ważna rzecz. No i do tego jest mapa. Mapa to ja nie wiem, do czego wam właściwie potrzebna, ale przyszykowałem tak na wszelki wypadek. No i jeszcze takie wskazówki, co i jak i gdzie trzeba iść i po co. W takim razie ja poproszę po jednej osobie z każdej drużyny, albo po kolei drużyny, to będę wam rozdawał. I teraz ważna rzecz. Tutaj, gdzie są te rzeczy, co macie zrobić, są po kolei wymienione punkty, do których macie iść. Nie sugerujcie się tymi cyferkami, bo cyfry to się tylko kartom przydają w życiu. A nam to po co mnie cyfry. Ważna jest kolejność. Więc musicie iść po kolei po tych punktach, jak macie wymienione. A? Zrozumieliście? Tak. No to dobra. Pierwsza drużyna. Która jest pierwsza? Na przykład jedynki, ja nie wiem jak się nazywacie. Możecie się nazywać na przykład stokrotki, albo ruze, albo karczy, albo na przykład filizanka. Sekundę, jeszcze nie skończyłem. Nie można tak, bo przecież inne drużyny umrą z głodu, jak nie będą miały stokrotki. Czy każda drużyna ma ołówek? Czy każda drużyna ma mapę? Czy każda drużyna ma kartkę z punktami po kolei, gdzie ma iść? I czy każda drużyna ma podkładkę? Ale teraz już będzie miała. Czy każda drużyna ma podkładkę? No dobra. W takim razie, przyjaciele, życzę powodzenia! Trzymając razem za tego kleksa, kleksem rysować drogę do tej myszy, ścianek. To jest zadanie grupowe, musicie to robić bardzo ostrożnie. Dobra, stawiajcie. O, dobra, idziemy. Nie, dobra. Tu. Teraz do góry. Do góry, o. O, dobrze. Idzie wam bardzo dobrze, naprawdę. Dobra, idź tutaj. Teraz tu. Oj. Dobrze, idzie. Dobrze. O nie.
Nie możecie dotykać ścianek, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Nie! Nie! Już tam. Kurde, czy to, co to jest? Dawajcie, dawajcie. To są kluczyki. Musicie wylosować kluczyk i otworzyć skrzynkę, w której macie kolejne, normalnie otworzenie drzwi do kolejnego etapu. Wow. Dobra. Oj. Pierwsza cyfra to jest. Lecicie do następnego punktu i pomagacie dalej. Okej, my jesteśmy tu. Czyli musimy po numerkach domów. M12, M... To jest chyba blisko plaży. M12, M11. No, to jest chyba tutaj przy plaży. No też mi się tak wydaje. To jest przy plaży, mi się wydaje. No nie, bo pokazuje, że musimy iść w tą stronę. No to tam. Tak? Okej. To chodźmy poszukać. Chyba. I gdzie jest hangar? Kurde, nikt nam nie może teraz powiedzieć. Chyba to, gdzie mieszkamy, to jest hangar. Numerki się wcale nie liczą. Tylko, że się liczą te. Ale jesteście nazwy. Wiecie, że to jest to? Wiecie, że to może być też to? Kot. Ja myślę, że to jest kot. Weź ma jeden. Albo to tam jest. To jest kot tam dalej. Tam dalej. Czekaj. To nie to. To jest królik. A my musimy iść... Nie, zostaw to, Basia. Czekaj. Ale trzeba było... Ale to jest królik, a my musimy iść do zamku w drzwiach. Jest wyraźnie napisane królik. No to gdzie jest zamek w drzwiach? Ale zobacz, ale patrzajcie na to. Tam, bo tam ktoś jest. Czekaj, bo tu jest gąsienica, a gąsienica była tam. A gąsienica na naszej mapie jest tutaj. Oszukali. No dosłownie. No dlatego kawałek... Czekaj, to bardziej w tamtą stronę, ale to jeszcze tam. To może być mapa tutaj, się nie przyda. Bo tutaj jest ten zamek w drzwiach. Ale tutaj, tutaj to nie nasi są. Kapelusznik powiedział, że mapa może się nie przydać. Że on nie wie, po co nam mapa. No. A bez kitu, bo to może być takie porypane trochę. No. To chodźmy na plaż. Po prostu sprawdzali różne miejsca. Chodź. Chcecie ze mną zagrać w grę? Tak. Tak. Próbuję odczytać wasze mysły. Więc tak. Jeszcze raz, jak masz na imię? Melania. Melania. O, jest ładnie. Dobrze. Więc mam do ciebie parę pytań, które spróbuję zgadnąć. Liczby. Więc najpierw. Pomyśl o jakiejś liczbie. Na przykład może być to twój wiek, cokolwiek. Wiesz co? Tylko ogranicza cię wyobraźnia. Ale osobiście poleca mniejszy. Pomnóż ją teraz razy dwa. Ja tam nie stoję. Skoro już pomnożyłaś razy dwa, to dodaj do niej 10. Teraz... podziel ją tak na pół. Okej. I odejmij od tej liczby... liczbę, którą wybrałeś na samym początku. Czy ta liczba to 5? Tak. Tak, wygrałam, wygrałam, wygrałam! Dobrze. Co jest? To jest pewnie to, czego właśnie teraz szukacie. Ale ja mam jeszcze dla was prezent, który być może przyda się wam później. Proszę bardzo. Okay. O Boże, jedyny, co to jest? Na pewno się wam przyda później. Nie, to nie są znaki zodiaku. To jest skomplikowane. Znaki słońca. Dobra, chodźmy. A do czego nam się... Potem idziemy do... wracamy do gąsienicy teraz. Teraz idziemy do gąsienicy? Tylko, że my nie mamy ani jednej cyfry. Ale to chyba tak ma być. A to nie 5? Jedyne, co mamy, to jakiś kompas, jakiś coś od myszy i ten. To od myszy. To ma... Dobra, poszliśmy nie po kolei. Zamek w drzwi. No, w ogóle mam już dość pijań. Pijcie. Słyszałem problemy kapelusznika i zamierzam wam pomóc, ale jako, że nigdy nie ma nic za darmo, najpierw musimy się że skomplikowany labirynt. Z jednym pewnym utrudnieniem, a mianowicie...
goglami, przez które nie da się patrzeć. Więc tak, potrzebuję trójkę ochotników do załamania gogli. Pierwsza trójka, proszę. I zapraszam do przodu. Nie stawać na linię. Zbierać po drodze jaśki koloru zielonego i niebieskiego. Ło, ale to jest... Ej, dobre, to jest zwalone. Trzeba nie iść. Jeden za drugim. To jeszcze trzy drugi zostaw i każdy bierze po jednym. A ile ich tam jest? Goglu to jest zbiera. Trzy. Z dala od linii. Tak delikatnie ją robiłam. Tak się nad nią starałam. No proszę, jakie nie miło. Czekaj. Ja też nie. Jasiek, proszę. Kolejny. Już? Tak. Do przodu, proszę, do końca. Otrzymaliśmy od niej liczbę 5. Nie. Otrzymaliśmy od niej liczbę 5. To jest następny woreczek. Jezu, czy ja stoję na linii? Nie stoisz. Dobra. Ostatnia. Długa. Słuchajcie, bo woreczek. Pojawia się sznurek. Pod którym trzeba kucnąć. Czekaj, nie puszczając się, masz? Towarzyszy, żeby nie zostać w tyle. Sznurek, kucaj. Dobra, sznurek jest dosłownie pół. Proszę trzymać się. Czekajcie. Już możesz się podnieść. I do przodu. I wszyscy wyszli. A co dalej? Mi. A to nie trzeba na tych strzałeczkach? Nie trzeba. Ten był wcześniej. Tu. O, no właśnie. Trzeba to dobrze przesunąć. Nie. Nie, musimy to jest całe. Złap sobie i teraz. Ja ci będę trzymać, a ty przekręć. Dobrze jest. Jedną karteczkę dla was, reszta zostaje w środku. Ściśnij resztę. To jest nasza? Zabiorę wam już te jaszki, żeby wam tu nie przeszkodzić. Ja chcę. Dziękujemy! Proszę bardzo! Zapraszam ponownie! No już zaczynają iść. O matko jedyna! O, pierwsza sylaba, świetnie. Do przodu. Ty się naprawdę czuję jak. A tak chodzisz? Ja nie wiem, gdzie ja idę ogólnie. Czekaj, powoli. Ale jest jakaś sylaba? Okej, chyba coś widzę. Dobra, widzę. Uważaj, żebyś nie spadł. Ze związanymi butami chyba byłoby prościej. Oj, dobra, jest. Ja nie widzę nawet twoich nóg. Ja nie widzę, czy to jest to, czy to jest. O, to jest. Trzecia sylaba wybrana. Ale bez powodu. Tak, koniec. Już ostatnie strony. Uwaga, trzeba kucnąć. Kucnij teraz lepiej. Zobaczcie w takim razie, czy powinniście być idą u myszy. Zobaczcie, czy mysz ma wolne. Czekaj, najmniejsza to najmniejsza była pierwsza chyba. No. Nie mogę wam nic powiedzieć oprócz tego, że ma to działać. Boże, ja teraz widzę. Okej, najpierw jest... Miałaś tam. My i. Mami. Tento. Mami to? Trzeba odpowiedź. Mi to ma. Mam. Okej. Nie ma czegoś takiego jak wygrywanie. Teraz... Źle. To mami to. No dałam, tylko coś może źle. Ty. Już, oj, przepraszam. Nie, spoko. To. To mi ma to działać. Ma to. Nie, mi. Kurde. Ma to mi. Czekaj, mi? Ma to nie, mi. Ma to mi. Spróbujmy. Nie. Bo mami to. No, to było tak przed chwilą. To matami. Matami. Dziękuję, bo już jestem ślepa. Mogę spróbować? Oj, o! Tasia. I Tasia. I wyciągaj. Która z was będzie... Bez kręcenia. O! Jedną karteczkę zabieracie. I lecicie dalej. Dobra. Jak wam idzie? Dobrze. Wiemy dobrze. Próbuję teraz 500 żółw na dżyn. Tak. Czyli serce plus D. To dwie liczby pewnie są. Czy tam cyfry, nie wiem.
serce. Ale serc jest mnóstwo w kartach. Nie wiem, czy to karty chodzi. Bo jak o karty, to wszystko może być. No. Cztery, cztery. Ten znak to cztery. Cztery. Ten znak, co tu jest. A, więc mi to nie daje. Weź napisz do tej z tyłu. Tutaj, cztery. Cztery. Nie, ja wiem, to będzie pięć, cztery. Pięć, cztery. Cztery, no. Cztery. Daj cztery. Tak, to jest gąsienica. Dajcie... Chodźmy już do... Okej, okay, let's go. Czwarta cyfra kodu. Jaka czwarta? Godzina może być w sobotę? A to będzie nasza trzecia. Nie, tu pisze, rozejrzyjcie się dookoła i ustalcie, która godzina jest w sam raz, a dowiecie się, jaka jest czwarta cyfra kodu. No, a my nie dostaliśmy nic od myszy. Dostaliśmy. No nie. Dostaliśmy przecież cyfra do sejfu to. Aha, dostaliśmy od myszy. No dobra, czyli faktycznie czwarta to jest mysz. Jezu, nie umiem ustawiać takich budzików, okej? Okay? A jaka to jest idealna czwarta godzina? Wtedy, kiedy to jest idealna godzina. Idealna godzina. Jakakolwiek może być chyba. No. Tak, na szóstą. A, sorry. Weź wszystko na 12. Jeszcze, jeszcze. A mogę trochę ja... Zaraz ci dam, okej? Okay? Nie umiem ustawiać takich budzików, ale więc na mnie... Bo co to może być innego? Ej, tak, żebyśmy nie... To dawaj tam równą szóstą. Ale w tym czasie szukamy baterii, bo... Ale nie, nie ma sensu, bo to serio chyba nie chodzi o to. A jak on ma zadzwonić, ja skąd mam ci powiedzieć? A skąd było napisane, że ma zadzwonić? A jaką cyfrę... A jak... Nie, oni sobie mogli pomieszać. Rozejdźcie się dookoła i ustalcie, która godzina jest w sam raz. A jak dowiecie się... A dowiecie się, jaka jest czwarta cyfra kodu i to jest też druga zagadka. Co widzicie na zegarze? Jaką godzinę widzicie na zegarze? 12. Na pewno? Nie, nie, ale 18. 18. No a jak myślicie, safe ma 18 cyfrę, czy nie? Nie. A 18 inaczej to? 6. Spójrzcie, w którym punkcie jest królik? W czwartym. No to... Królik, a mysza w którym punkcie jest? Pierwszym. No to od myszy jakim cyfrę do jakiego, którą cyfrę do kodu powinniście dostać? Pierwszą. Pierwszą. No to właśnie, no to... Czasem się tak zdarza, że coś się poplącze. Ale to się zdarza i nie ma o czym gadać. Najpierw odwiedziliście mysz. Tak. Mysz podałaby wam cyfrę. Byliście u tej myszy? Tak, byliśmy i dała nam to. Dobrze. Mysz dała wam to i u myszy jest napisane. Pierwsza cyfra do otwarcia, super. To jest taki znaczek. Ponieważ już macie taki deszyfrator, to jak myślicie, jak widzicie taki znaczek i macie deszyfrator, to jaka to może być cyfra? Co z tym deszyfratorem i z tym znaczkiem można byłoby zrobić? Trzeba znaleźć ten znaczek. Brawo. To był ten znaczek i to było... Poczekaj, cztery. Najpierw szukamy pierwszej cyfry do sejfu. No to co znajdziemy? Jaki to będzie znaczek? To musi być cyferki, a tu są cyferki. Tu, kto chce próbować? Teraz kto chce w cyferkach poszukać takiej strzałki z dwoma grotami? Wow! Teraz mamy, poczekajcie, raka. To szuka... To było drugie. Szukamy znaczka z takiego znaczka na... A to już zrobiliśmy, bo to dostaliśmy od gąsienicy i wyszła nam czwórka. Sprawdzamy, czy to jest czwórka, bo ja naprawdę nie pamiętam. Tak, no to jest czwórka, czyli macie już dwie cyfry z głowy, tak? Dobrze, sprawdzamy, gdzie byliście. U myszy byliście, macie jedynkę. Widzę, że byliście w zamku, bo macie deszyfrator i piątkę. Super. U gąsienicy rozwiązaliście zadanie. Gąsienica to nie było, słuchajcie, tam, gdzie kto ukradł ciastka? Nie. No to nie byliście u gąsienicy. No byliśmy. Gąsienica jest kto ukradł ciastka. Byliśmy tam, gdzie zasłanialiśmy oczy. Tak, to byliście u raka. Aha. Ale powinniście teraz być u gąsienicy. Potem powinniście być u królika, u królowej. To wam powiem, że rzeczywiście u raka było... U raka jest... Cztery. Myśleliśmy, że to jest gąsienica. Nie, bardzo ważne jest to, żebyście chodzili... Mówił kapelusznik. Tak, ale myśleliśmy, że tam to jest naprawdę gąsienica. No dobra. Bo była narysowana ale na znaczku. Ale popatrz, po to są też cyferki, tak?
Tutaj jest czwórka, czyli wiemy, że jest, ale jest dobrze. Jesteście teraz u królika. A u królika którą godzinę wpisujemy? Jaką cyfrę? Szóste. Zobaczcie, zostało wam tylko trzy miejsca, trzy zadania do zrobienia. Cztery. Dobra, to teraz proponuję udać się do gąsienicy. Bo była mysz, zamek, gąsienica. To gdzie jest? I kapelusznik też mówił, że on nie wie, po co jest nam mapa. Jak? Nie, no kapelusznik wam mówił, po co jest mapa, no bo inaczej byście nie wiedzieli, gdzie jesteście. Ale mówił, że on nie wie, po co jest mapa. Zbyt dosłownie potraktowaliście słowa kapelusznika. Może was chciał wkręcić? No, bo my chyba wiemy, po co jest mapa, żeby odnaleźć miejsca, w których, słuchajcie, idziecie do gąsienicy. Gąsienice są takie schodki, tam na samym końcu, a to naprawdę jest blisko, są takie schodki. Tam u kluczyka też to było. Obok, tak, z tej strony masz tego klucznika, ale kawałek w tamtą stronę, znaczy tam, nie w tamtą, tamto. Jak tu jest klucznik, to w tamtą stronę jest gąsienica. To tak przy plaży trochę. Tak, to jest tak bardziej przy plaży, tylko... Okay. Tak, słuchaj, więc jeszcze raz ustalmy to. Te cyferki są po to, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jesteście. Czwórka, trójka mają znaczenie jako suma kontrolna. Natomiast po kolei odwiedzacie mysz, zamek, gąsienicę. I teraz macie i tak, zrobiliście już u królika, byliście u myszy, byliście u zamku i byliście na samym końcu u raka, stąd się zrobiło zamieszanie. Nie byliście u gąsienicy. Jak zobaczycie, potem będziecie u gąsienicy, to szukajcie jeszcze królowej, starego kota, starego żółwia i powiem wam, że kot to jest punkt pasywny, szukajcie wśród drzew. Ciastko królowej, który ciągle znika i pojawia się. Jest to biały królik, który wciąż szuka swojego zaginionego czasu oraz odważny strażnik, karciany, który bardzo lubi lody. Mamy też trzy możliwe miejsca z gry. Jest to sala kinowa, łazienka oraz ogród. Na miejscu znaleziono filiżankę, dzbanek i zegar na łańcuszku. Tutaj jest tabelka, która pozwoli wam znaleźć sprawcę. Jeżeli dobrze wypełnicie na podstawie podpowiedzi, które macie, dowiecie się, kto to zrobił i nikt z nas nie zostanie ukarany. Powodzenia wam życzę, jeżeli potrzebujecie jakiejś podpowiedzi, no to z moją wielką inteligencją oczywiście mogę wam pomóc. No nie za darmo, ale jednak. A, krzyżykami zaznaczacie, jeżeli ktoś nie miał czegoś lub gdzieś nie był, lub... No. A ptaszkami, jeżeli ktoś coś miał lub gdzieś był. Miał filiżankę, to ani kot, ani królik nie mieli. Zaznaczamy krzyżykami. No łapeczka z krzyżykami. No, czyli karciany. To nie. No dobra. Kolejną cyfrą do waszego szyfru, muszę mówić cicho, żeby reszta nie usłyszała, żebyście mogli wygrać, będzie wzrost naszego sprawcy. Kto to zrobił? Król. Ile miał wzrostu? 9 cm. Dobra, to zapraszcie sobie, ja już zabieram. Przyszliście, aby pomóc kapelusznikowi. Tak? Tak. Czy nie? Czy wy jacyś inni jesteście? Nie. Nie, wy tacy sami. Zaprosiłam go na bal. Ale jego czapka jest okropna i potrzebuje trochę więcej kolorów, jakichś fajnych rzeczy. Po co mu tak? Żeby nie miał nudnej czapki, bo jak będzie miał nudną czapkę, to go zetnę. A jest. Do balu zostało trochę czasu, no a mi się nudzi. Więc zagramy w memory. O Boże. Tak. Wiem, że się cieszycie. Bardzo. A więc tak, jeżeli wygracie, dam wam wskazówkę. Jeżeli nie, to was wszystkich pościnam. Cieszycie się? Bardzo. Tak. Super, ja też się cieszę. Dwie karty. Gracie jako drużyna. Dobra. To ja mogę odsłonić tą? Tak. A tutaj tam 3, 4. Okej, okay, nie. Dobra, ale zapamiętajmy. Ale zapamiętujmy. Nie, teraz. Myślałam, że przed chwilą mu odkryte. Teraz ja chcę. Nie, gramy tak, że są na przykład dwie czarne czwórki, dwie piątki, dwie dziewiątki, dwa jokery. No i bomba. Nie da się zremisować. Od razu. 3, 4. Let's go. Tak. Tutaj mamy. Jakoś mi nie idzie. O nie. Ja mnie zmyliło. Ej, mogę ja. Ja wiem, proszę, mogę z tobą. Wiesz.
Lepiej. Yes! Yes, dobra. Tak, co jest? Tak. Dobra, to odkrywam. Kurde, nie. Jej. Ale wydaje mi się, że wygraliśmy. Tak, wygraliście, ponieważ macie 6 par. O! O, to super, cieszy nas ten fakt. Gramy jeszcze raz. Okej. Ponieważ tak chcesz. Jasne, razem. Jeszcze będziesz długo czekała na następną grupę. Nie dotrzymy do tego kapelusza. A jest jeszcze jedna? Są jeszcze dwie. Albo trzy. No tak. My musimy iść do kapelusza. Musimy iść już. Przepraszamy, króla. Albo musimy zostać. Czy macie jeszcze jakieś osoby, które wam mają pomóc na swojej liście? Musimy jeszcze iść do... Do żółwia. Do starego żółwia i do kota. No dobrze. Dziękujemy bardzo. To was puszczę. A tak chcecie już iść bez niczego? Tak? Nie. No tak. Dostajecie ode mnie podpowiedź. Okay. Coś trzeba zrobić z tych liczb, żeby wyszła jedna. Może trzeba dodać. Poczekajcie. To 7. Nie. To jest 4, 3 i 2. 9. A może pomnożyć trzeba? Za dużo będzie liczb. Nie. 9. Myślę, że dobrze wpadliście. To będzie 6, tak myślę. 4, to będzie 9. Dobra. 9. Nie ma co przekombinowywać. Mamy 9. Dobra. To ja wracam do układania domku z kart. Byliście bardzo fajni. Dziękujemy. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Mistrz kamuflażu i znikania teraz ukrył się pod świąteczną czapką. Tylko którą? Wykażcie się dedukcją, a może odkryjecie, jaka jest jedna, jaka jest siódma cyfra do sejfu i uwolnicie herbatę. 1. Czapka nie jest gładka. 2. Czapka nie ma dzwoneczka. 3. Czapka nie ma czerwonych pasków. 4. Czapka nie ma gwiazdek. Tak. 2. Nie jest gładka, ma nie jest gładka. Taki materiał. A któraś nie ma? To są gwiazdki. Nie, o te chodzi. Ale gwiazdki. Reszta to są dzwoneczki. No właśnie. To 2, tak? To jest 2. Tak. Jestem najstarszym zwierzęciem. Już to. Tak, już 2 razy. My się znamy. Tak, już mówiłeś, że... Że jesteśmy piękni młodzi. I że... I że przeczytałeś całą, no, książkę kucharską. No, dobrze, ja wam muszę powiedzieć. Jest jedna najważniejsza rzecz, której nauczyłem się w szkole. I wam ją pokażę na tamtej pradawnej pustyni. Bobuska, nie śmiemy. Mogą być w butach, ja jestem dobry w moim fachu, więc chciałam. Ale bliżej do reszty. Zapraszam, nie tutaj chyba. Już. Dobrze. O Boże, przepraszam, to nie byłaś na punkcie, to ja tam przyzabię. I teraz proszę, że nogi sobie muszę widzieć. Jeździłam. Dobrze. I teraz ja po nich dowiem się, o co wy jesteście, kim jesteście, dokąd zmierzacie. Proszę, że Wiedziałem, że kiedyś ten dzień nadejdzie, że ten kretyn kapelusznik, chłopiec, którego kiedyś przebijałem z twierdzy, zgubi swój kapelusz i to w najmniej... odpowiednim czasie. A wy, młodzi, jeszcze mu pomagacie,
czy nie macie pracy domowej do zrobienia? Jest ustawa o braku pracy domowej. I kto to ustawił? A jakaś premia. Ja nic nie podpisałem, więc jak wy możecie? Dobrze, dobrze, jak mimo, że to potworna głupota. Wiedziałem, że ten dzień nastąpi. Ale nie tylko ja. Dlatego jestem dumnym strażnikiem tych oto pudełek. A kod do nich zna tylko jedna osoba. Tylko jedna istota na świecie. A tą istotą jest... Magdalena. Magdalena, moja droga przyjaciółka, dała mi tylko to. I powiedziała, jej podpowiedź brzmi, że ślady jej stóp i ulubionych przekąsek was poprowadzą. Okej, stopy na obliczkę. Trzeba go obudzić. Okej, dobra, to jest jeden. Nie wiem, co tam daje. Nie chcę śpić. Co mi to daje? Nic nie mam. Mówiłeś! Nawet poszedłeś z nami na tą plażę i zjadłeś piasek. Więc już wiecie, kto to Magdalena. Tak. Rozwiązujcie zagadkę, moi drodzy. No chyba to nam się udało. Kiedy macie już tu mogę sprawdzić? Oj. Upsik. Nie zepsuło się chyba. Kiedy macie to gotowe, bardzo dobrze. Jestem aż zdumiony. Musicie odnaleźć cyfry, które odpowiadają tym symbolom w tej kolejności. To są hieroglify. To jest dwa. Pisz tu dwa. Dwa. Czekajcie, ja nie mogę. Kiedy się ostatnio widzieliście? Oj, bardzo dawno temu, bardzo, ale bardzo tęsknię za moją Magdaleną. Czy kufry się otworzyły? Czy mogę może wspomóc? Ojej, udało. W którym z kufrów jest odpowiedź? W tym. Ty nie musisz się męczyć, dziecko. Zabieracie jedną kartę. Jedną karteczkę. I nie zawiedźcie Magdaleny. Oraz mnie. Mam nadzieję, że nie dożyję do następnego spotkania. Żegnajcie, moi drodzy. Jeszcze tutaj jest. Trzeba je jeszcze raz odkryć. To jest trzy. No to trzy. Nie mam tak trzy. Trzy, a... I jeszcze mamy D. To nam... Takie dziwne D. Ups. Co mi spadło? Nieważne. I jest to dziwne D. Okej, dobra, to jest to dziwne D. Była! No, 9, 5. Koń razy rana. 4. I jeszcze gluty. Nie dała! Zabiją mnie! Zatem ja umrę! Uczno mi łeb! Mam jeszcze raz. To jest nie tak. Dlatego. Tutaj trójkę spróbujmy. A dlatego? Ty macie rozwiązanie tego. Jeszcze raz spróbujmy trójkę. Co? A dlatego chcecie i co? No dobra, i to, skąd wiecie? Chcę tu nabyć pięć. Ja, już mi się ręce stędzą, bo mnie zaraz rzeczą, ja nie dałem rady. Zy. No to zy to nie jest dwa. Zy to zy. Zy. Zapis zy na przykład, albo pamiętaj, ty zy. Co dalej? No i teraz? No i co dalej? Bo tu są ciserki. Nie wiem, ale poczekaj. Trzeba to dodać do siebie. A tu jest, zobaczcie, tu jest taki znak. O taki. No to o to chyba chodziło. To trzeba zobaczyć, jaka to jest cyfra. No to co to jest? Co to jest? Co? O, patrzcie, on tu jest. To jest ten plus. Plus właśnie. Wszystko. Co to jest? W. Z. I teraz to trzeba sprawdzić. I co to jest? Dwa. 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 My jesteśmy debilami. Okej, mów mi. 9, 5. 9, 6. 9, 2. 2, 4. I? Kluczyk. A, kluczyk.
No nie! Zginę! Ja mnie odetchnął mnie! Dobrze, co tu jest? Mogę ja wpisać? Dobra, wpisać. Ale ja po kolei, co tu jest? A tu? To. Co tu jest? O, patrzcie, mam tę zagadkę akurat. Szybko, po kolei. Czapka nie jest gładka. Co, czyli która nie jest gładka? Ta nie jest gładka. Dobra, czyli ta nie, dobra. Co dalej? Czapka nie ma dzwoneczka. Tylko... Ta nie ma dzwoneczka. Ja nie wiedziałam, ta nie ma dzwoneczka. To która ma dzwoneczek w takim razie? Ta? Ta? I ta jest sama. No dobra, czyli... co nie i co nie. Dobra, dalej. Czapka nie ma czerwonych pasków, czyli... Ta nie. Czyli ta nie. Czy zostały te dwie. Co? Czapka nie ma gwiazdek. Czapka nie ma gwiazdek. No tylko ta ma sześć gwiazdki. Ta ma gwiazdki, okej. Okay. Czyli... To też ma gwiazdkę. Ta ma gwiazdki, a ta ma gwiazdkę. Gwiazdka, a nie gwiazdki. A no to co? Siedem, czyli nam się pomylił kot. No to siedem. Dobra, chwila, po kolei. To zapiszcie siedem. I szybko, bo mnie zrzedzą mnie. I gdzie ja kapelusz założę, jak nie będę miał głowy, no. Dobra, cicho. Siedem, wpisuj szybko. Sześć, dziewięć, dwa, siedem, cztery. Tutaj masz cztery. O! Inny dźwięk! O! Super! Szybko! To trzeba ozdobić mój kapelusz! Ozdóbcie go! Może mnie nie zetną! Nie działa! Może zaraz tego będzie. Niechybne! Zginę pod gilotyną! Dobra, spróbujmy sobie. Albo toporem! Próbujemy sobie! Zetną mi łeb! Mówiłam, że mi sobie Próbujemy. No to testujcie. A ja nie pamiętam, którego przysięgam żółw. Mogę, znaczy jak zrobicie 10 przysiadów, to powiem wam, która cyfra jest. Raz, dwa, trzy, jedziesz, Julka. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Dobra, dyktuję, uwaga. 9, 5, 9, 6, 9, 2, 7, 4. Kluczek. No nie. Jaki kluczek? Żeby się zablokowało. Oj, no to jest. Teraz bierzecie. Bierzecie jedną kopertkę. Osobę. I teraz musicie ozdobić mój kapelusz. To tak nie za dużo tego. Wysypiemy wszystkie i teraz tak lepiej. Zobaczcie, przy kokardzie, żeby były takie dwa, ale ten sam kolor. Właśnie na górze, też na górze. Zobaczcie, takie przy kokardzie, takie dwa. Dobra, dwa różne. Cztery, będzie. Nic, tak będzie się. Daje całość. A teraz musicie te dziury położyć. Tak, teraz trzeba tutaj, wiecie. Ale ładne, w ogóle kolorowe. No. Tak, zobaczcie, jak to robi nastka i tak mniej więcej do mnie pomiecie. Jakby było fajnie, Ania, dla mnie to jesteś Ania i nastka jakby razem. Z góry to już całkiem proszę. On był ładny, a teraz jest piękny. Ratowam piłkę, proszę. No, tutaj jakieś, bo tutaj taka jest różowizna. Kto ma klej, kto ma klej? Jak to mi wymyskają wszystko? Gdzież się piłka? Przejdzie! No to jest piłka, to jest na rękę. A ja zwykle chodzę w kapeluchu. Nie zmieści się części długa z nagami. Dziękuję, jak ulał!
takim kapeluszu mogę się pokazać. Ale na szczęście okazało się, że Sarak posmarował zegarek masłem. Ja mu mówiłem, że masło nie nadaje się do smarowania mechanizmów i ten zegarek się spieszy o 2 dni, więc wal nie będzie zjeść tylko za 2 dni, więc było więcej czasu na szczęście. Ale już mam kapelusz. Dziękuję wam serdecznie. Teraz już możemy spokojnie napić herbatki.